Witajcie, witajcie w grze The Long Dark w trybie nieszczęścia. Jak widzicie, pewno szpargało wam pod nogami. To dlatego, że dałoby się nam tutaj być odciążonym. Ja tutaj sobie zaplanowałam, że będziemy naprawiać. Miejmy nadzieję, że się uda. Bo za dużo skór nie mamy. Okej, 68. To już wygląda prawie jak nowa. Okej. Jeszcze też tutaj powyrzucam. Na razie nie będziemy nic robić. Nie będzie, tu jest warsztat chyba. Zaraz przed nami. I tutaj jest zamknięte, co nie? Tak, żebyśmy mogli jakoś tutaj szybko. Może tą wodę jeszcze zostawię. Dobra. Pałkę zjedz i będzie dobrze. Nie jest jeszcze dobrze, ale... No dobra. Dobra. Trzeba iść. Miejmy nadzieję, że jakoś tu obejdziemy. No jest dość zimno. Ja już tutaj od razu sobie zabiorę czapeczkę. Ale tak nie widzę nic za bardzo. Pewno to bym sobie zdjęła tutaj. Okej. Dziękuję. Więcej drewna. Ja nie wiem, czy też potrzebujemy tu, ale już może warto sprawdzić. Dobra, tu mogę piórka dać. Że nie zapomnę z tkaniną. Albo nie będę robić, tu możemy robić. Może później, jak na razie to nie. Potrzebujemy jedzenia. Co tam wpakował? Tak, i będzie dość niebezpiecznie, to może już sobie wymieńmy. Broni też za wiele nie mam. Także wkraczamy na niebezpieczne tereny z wilkami. Okej, nie ma jelonka, jak przeważnie by się tutaj znalazł. Asyt. Panie króliczku, idź pan tam gdzieś. Ja nie mam herbaty. Króliczku, idź tam pan, idź. Potrzebuję gdzieś sobie tutaj zrobić ognisko. Albo może nie. Może wilki będą. Nie ma wilków? To jest. Dobra, pozbieramy sobie to później. Jak widzicie, bez herbaty weszłam. I jest szybko, żeby zajść. Jak to może się zacinać na linię Astrid? Dobra, jak widzicie, herbaty tu troszkę będzie. Dobry panie Wiczku, gdzie pan jest? Okej, zamykamy. Dobra, jesteśmy. Szybko to przeszłam. Nie. Ziemniaki. Drugi ziemniak. Też jakieś marchewki, mówicie, i możemy też tam gotować na kanionie. Sól jest. Jakoś tak specjalnie to nie potrzebuję soli. Nie widzę mąki, niestety. To nie jest dobre. Nic nie znajdę? Okej, to bym mogła zjeść. Na razie to sobie zostawię, żeby wilki tam za bardzo się mną nie interesowały. Ach, proch, komu to potrzebne?
Na półkach coś. Nic, żadnej kaci. Te publikacje poza wodą. Chcemy sobie zabrać trochę. Nic nie ma. No zagram. Nic na tym trybie tu nie ma. Myślałam, że szafki też się nie da przeszukiwać. Ja też czuję, że będą puste. Dobra, jak na razie to nic nie znalazłam tutaj. Też nie ma mąki. Myślałam, że jednak się coś znajdzie. Teraz musiałam coś... Na górę przegapiłam. No i co tu raczej? Nie ma za czym iść chyba. No pewnie, jeszcze się zrobiła śnieżyca tam. Nic nie będzie, nie przejdziemy przez... górą przez okno. Dajcie mi książkę. No co, ten króliczek jeszcze został. Ktoś się wiatr się ruszył? No nie wiem. Mogę tu gdzieś? Nie mogę na schodach. Lepiej porzucę, bo mogę przyjść. Książka nie będzie. Nie wiem, czy mi jest nie za zimno. A ty jak tam? Mów, co ci się dzieje. Okej, chyba w połowie to. Czy już w mniejszej połowie. Pierwsza połowa. A, dajmy węgiel. Teraz będzie w porządku. Wieczki się obudziły. Może tak specjalnie, dały mi wejść, ale wyjść to już nie będzie tak prosto. Panie wieczku, gdzie pan jest? Lepiej gdzieś tam. Nie wiem, czy mi tu nie było cieplej. Mi się wydaje. Teraz nie. Szafki. Tu można by było coś z tym zrobić. No ale bieda tutaj. Bieda. Jeden batonik, którego się nie da zjeść. Jeden ziemniak. Patelnia. I puste zamrażarki. Sól. Była sól zamiast mąki. Co, no nic. Takie jedzenie to mnie nie interesuje. Jak to się tam wchodził? Przecież mogłam normalnie tam przejść, tak? Nie potrzebuję tutaj tak zachodziłam. To mamy jeszcze linę w górę. Już można. I to teraz. Troszkę się uspokoił ten wiatr, myślę. Tam by było warto wchodzić? No, pewnie nie. Czym się przeciążyłaś za tym drewnem? Trzeba zrobić pochodnie. Dobra, znowu herbaty. Może jeszcze bym zrobiła jakieś tu. O, jest cieplej. Ile tam tego? 5 minut. Dobra, jest herbata.
Te wiczki tutaj. Nic. Spodziewałam się, że coś więcej znajdziemy i że to mąkę będziemy mieć. To panie wiczku, gdzie? Oho. Nie, panie króliczku. Jeden? Radę przestrzelić wszystko? Nie bardzo. Zaczasnęło. I zjemy tego królika, no. Czy się napijmy? Nie wiem, czy w sumie iść do głębi Blackrock tam, żeby coś pokładać. Nie wiem w sumie. Mi się to opłaca, bo jak widzę, to niewiele możemy znaleźć. Mi się strzała złamała. Nic tu za wiele nie ma. Nie wyjdę, bo jestem za ciężka. Trochę drewna by było. No i czy tam by się opłacało? Może w tym... U naczelnika jakieś ubranie by się znalazło? Jakieś skarpety? Wilkami tu trzeba uważać. Ciekawe, że się tutaj pofatygował do mnie. Tak będziemy jeszcze tędy wracać, co nie? Ale mam herbatę. No, sobie obadajmy. Czekajcie, może ten wilk tam jeszcze nie zjadł tego królika. Już zjadł. Zjadł już. Nie wiem. Nie wiem gdzie, ale może sobie idę już. Nie widzę ich. To nie wiem. Wolę już tędy może przejść sobie. Tak będziemy wracać. Może coś się znajdzie. Może jakaś mąka w końcu. Czy jestem za ciężka? Dlaczego jestem za ciężka? Dużo pochodni? O, tu powinno się dać się wyjść tymi drzwiami. Powinien być taki skrót, żeby nie trzeba było wchodzić tutaj całego tego. Tutaj też czaje się czasami wilk. No właśnie. Hej, panie wilczku. No, dzień dobry. Się zakręciłam, gdzie teraz? Tutaj można sobie zamknąć. Będzie bezpieczniej. Nic tu nie wejdzie. Mam linę, tylko jestem za ciężka. Dlaczego? Ładnie zostawić. Że mogę. To jeszcze. Siła, może się mi przydać. Drewno. Też jeszcze. Dobra. Będziemy pozwiedzamy. Jak już tu jestem. No tu do tych drzwi.
Nikt tego nie widział, prawda? O, Trit! Dlaczego zawsze muszę coś zepsuć? Jakby nie będzie zapałek, to by się na pewno nie opłacało. Bierze ciepło. Nic nie ma, nic nie ma. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj przychodzić i cokolwiek badać. Jak widzę, jak na razie tam nic nie ma. Zapałki. Gazety. Komu to potrzebne? Tyle zasobów tutaj wymaga, żeby dotrzeć gdziekolwiek i nic nie ma. No. Matę widzę. Ech. Wszystko puste. Książki to jest. To jest akta. A, jeszcze tu u góry. To tam u naczelnika jakieś spodnie, skarpety? Czy nic? Po co mi to? Herbatka? Ech, no mogłabym w sumie zrobić sobie te wybuchowe, ale... No bym musiała przejść do kopalni jeszcze i znowu tu wrócić. To wcale nie byłoby łatwe. Serio, niczego tu nie ma. To jest użyteczne. Chociaż można tutaj porąbać to. O, widzicie, mogę zrobić proch. Może mi się skusiła, nie wiem. Gdyby tu był jakiś warsztat. Groźnie się zrobiło. Zjedzenie? Nic tu nie ma. Najgorsze miejsce chyba. Nic nie ma. Tu ma wody tylko. Naczelnik ani skarpet nie zostawił. Jedynie herbatkę. Książki. Ale to wszędzie mogę znaleźć takie rzeczy. No nic, jak już tutaj jestem, to się przejdę jeszcze na dół. Ja żeby mi tutaj kamizelka, którą możemy znaleźć, była do czegoś potrzebna, bo niestety, ale walk tutaj większych nie będziemy robić. Jedynie rzeczy, jakieś ubrania. Wszystko, co mi daje ciepło, jest dla mnie użyteczne. Metal możemy zabrać. Ale nie ma za... Nie ma za dużo jedzenia. To nie ma, wszystko jest puste. O, jest w końcu jakieś jedzenie na pocieszenie. A nie, nie zobaczyłem, czy to dobre jest. Lodówkę chcę otworzyć. Nie widzę, żeby coś tam było. Jakiś napój. Suszone rzeczy są dobre. To jest jakiś liścik. Strona. Niewiarygodne, że w tym tygodniu przyjdą kolejnych więźniów. Zimą krążą plotki, że naczelnik chce znowu otworzyć blok C. Zgadnijcie, jak to będzie musiał zamawiać wyposażenie do tych celów. Wasz uniżony sługa nie powinienem tu przyjeżdżać. Długi, długami, ale to nie jest życie, tylko wegetacja z dnia na dzień. Ale dzięki Bogu czeka nam niewicza góra. Mimo zbliżającej się burzy, nie mogę doczekać się wyprawy na szczyt. I pewnie został przymiażdżony samolotem. I tyle.
Tak się zakończyła jego historia. Jasza, dobra. Wymagają raczej spożycia dość szybkiego. Okej. Śpiór. Nie, nie chcę. Mój jest elegancki. Ale złom, tu nawet nie musiałam tutaj robić jakieś rzeczy. Nie wiem. Ale zobaczcie, jakby ktoś potrzebował śpiwora, to tu też można jakieś znaleźć. Ja bardziej jedzenie chcę. I zapałki. Tylko tu nie ma zapałek. Tyle rzeczy, znaczy tyle już miejsc przeszłam, ale żadnym nie znalazłam żadnych zapałek. Ja nie wiem. Znaleźliśmy już wszystkie. Tyle dobrze, tu ciepło jest. Drewno można zabrać. Skrzynka jest. Może pozbieramy, tylko że będzie mi ciężko z nim zejść. Bo jesteśmy jak zawsze przeciążeni. Do lampy się przyda. O! Nie założyłam tych szafek tu. Może byłoby coś tam, tylko że już na przykład jak było jedzenie, to zniknęło, bo już jest dość późno tutaj. Żeby odwiedzać to miejsce. Tak, jesteśmy przeciążeni. Katalizator. Niespotykana rzecz tutaj. Okej. A czy ja tu jeszcze nie przeminęłam jakiegoś innego miejsca? Chyba nie. Można się obłowić w drewno, to nie? Zawalone tu wszystko. Ale paliwa dali, tylko nie wiem ile. Ale po to je w sumie też szyłam, co nie, żeby się przydało. No to się przydało w końcu. Tylko ta nasza podróż tu za wiele nam nie da. O, Lary akurat może wezmę. O, tu jest to wejście do naczelnika czy gdzieś? Tak, tutaj do tych. O! Aha, wstrzykiwacz. O, proch już mam zrobione. Aha. Jakieś kartki, wiadomości. Pomaliśmy się do magazynu, był pewien towaru. No dobra, fajnie. To gdzie te zasoby? No spoko, się znalazło. Trochę. Gdzie tu mam teraz iść? Tutaj. Książkę możemy wykraść. Tutaj wszędzie książki. Do rozpalania. Chipsy. O, proszę, sardynki. Dobre. Od razu je zjemy. Nie ma to czekać, aż się zepsują. Do stanu, w którym nie będzie nam tutaj dane. Trzeba posprzątać. Tutaj widzę. No i mamy kamizelkę. Sześć kilo. Wątpię, że to mogę tutaj dźwigać skórę jeszcze. Okej, liczyłam na jakieś spodnie, cokolwiek. Jak chcę to łatwiej? Jeszcze jest dzień. Może nie będę zabierać się, bo i tak się tutaj nie zmieszczę z tym wszystkim. No i co, jak ja mam teraz tą kamizelkę przenieść? Właściwie to mi jest niepotrzebne chyba. Co ja mam z nią robić? Gdyby ona działała tak jak plecak, to by było superowo. Że mamy na przykład tam zmniejszone obrażenia, nie wiem, 10-15%. No to by było więcej warte niż coś takiego, bo... No mimo wszystko mamy za mało tych miejsc tam, slotów. O.
żeby to miało tutaj dla nas jakiś sens i noszenie. Dobra, to teraz wrócę szybko. Jak widzicie, pewno drewna można tutaj wynieść stąd. Jakieś szafki, ale... Nie zabiorę się z tym wszystkim. Nie wiem w sumie, czy taszyć tą kamizelkę. Nic mi to nie da. Ale Willowi zjedliśmy sardynki, które mi obcęli. A to niesamowite, że się udało takie dobre jeszcze znaleźć. Tak. Ja wiem, ale ja wiem. Być może będzie tu łoś. Fajnie by było. Tylko polowanie na niego to... No fajnie, że bandaże i antybiotyki. Ale komu to potrzebne teraz? Gdyby się dało z tego jakąś herbatkę zrobić, to może. No właśnie, a zanim jest mi ciepło, to jeszcze muszę tutaj zobaczyć, co wyrzucić, bo nie zajdę. To nie mówiliście, że jak tam stanę... Aha. A, to nie mam gdzie iść. Mogę sobie posiedzieć. Jest śnieżyca. Nie słychać to, nie? No, tu prawie zjeba te chipsy i tyle. Chyba też przydałoby się. Ja naprawiłam sobie czapkę, nie? Tak, w końcu jest jakaś bardziej użyteczna tutaj do nas. Rękawiczki też już trzeba. 10% mimo wszystko już dużo, ale królik mi tam został zjedzony. Nie udało się zdobyć go. A, wiec co też. O, zabiorę sobie jeszcze wody. Może, albo nie, bo... A co, 10... A, bo tak, mam tą kamizelkę, no. Ja wiem, może... Mogę sobie tu ubrać. Żebym miała... 89%. Tak, tylko acid... Nie może jej nosić. Tymi rzeczami, bo jest tutaj już... Tak obciążona na... Pancerz, no. Ona będzie tak dyszyć cały czas. Bo jest przeciążona. Także tyle z tej kamizelki. Jest za ciasna. Acid się dusi. No widzicie, od razu lepiej. Nie wiem, gdzie te spodnie znajdziemy. Muszę zrobić. To chyba nie ma nawet tych wojskowych. Skarpety też jedna tylko. Ach. Nie ma warsztatu to, nie? Tak, pancerz wygasł już. I nie nadaje ten pancerz do niczego jest. Ja nie mogę w nie chodzić. Fajnie. Tu już słychać się, jak strzela. No dobra, wezmę wody trochę. Ręcznik. Wytrzyj sobie ręce. No i co, trzeba będzie iść w nocy, a w nocy może być zorza. O, tu jeszcze coś. Jeszcze robię się, gdyby coś było, ale nie ma zapałek dalej. Ja nie wiem, umrzę, na ile mamy zapałek. 13. Coraz gorzej. Albo żadnych nie widzę. Przeszłam cały Blackrock prawie. A może tam gdzieś będzie. Bo tu raczej mało kto zachodzi, to nie? No, nie ma sensu w ogóle, bo iść po kamizelkę. Jedynie mamy ten proch tutaj też. To mogę w sumie wyrzucić, bo... Chyba, że gdzieś tam bliżej to wyrzucę, może się będzie dało. Tak za bardzo nie jestem przeciążona. Ale tutaj nie mogę zrobić. A, tu mogę coś zrobić. Mąki nie ma. To kiepska sytuacja. Ach. Nie tyle z tej kolejna śnieżyca. Ten Blackrock to podobnie jak w Wesołej Dolinie. Może dlatego mi się mylą te dwie
te miejscówki tutaj. No dobra, gaćki ostatnio naprawiałam tu. W miarę jest ok. Tutaj też. Jeśli będziemy mieć te spodnie, naprawimy jeszcze królicze części. O, teraz mam już lepszego ziemniaka. No i chipsy, herbatkę, kawę trochę mamy. I proch. Cenny surowiec do amunicji, ale czy ja potrzebuję tak średnio? O, 11 tego było do lampy. Ja tu zdecydowanie więcej zużyłam, ale się pójdzie na rybę. To się znowu zrobi. Dobra, bierzmy. Także tutaj na krok to niewiele jest cokolwiek tutaj do roboty i zbierania. Kilogram za dużo. Ale martwi mnie ten brak zapałek teraz. No nie będę zbierać, bo jest mi to niepotrzebne. Mogę iść spać, bo to mi pomoże bardziej. Tutaj. Czego takie rzucza się nie da i basy zabrać. Dobra, pospałam sobie tutaj jeszcze dodatkowe 2 godziny. Mi się skończyła śnieżyca. Powiedzmy chyba 4. Odnowiłam sobie tutaj sen, ale i znowu będzie bardzo zimno, to nie? Tylko tu nie ma jakiejś krótszej drogi powrotnej. No raczej nie znalazłam tutaj wiele cennych dla mnie rzeczy. Jest bardzo zimno? No pewnie. Mogę tu rozpalić? Nie mogę, muszę być na zewnątrz, to nie? A jakieś tam drewno mamy, to nie? No jest, dobra. Ja muszę być na zewnątrz po prostu. To nie tak. Tylko taką dobrą. Może i tej. No to chciałam tu bardziej z tej strony. No nie dobrze, nie mam lepszego. Nie mam patyka, zapomniałam, że patyka mi potrzeba. A nie obstawiałam tutaj, że będę robić ognisko. Myślałam, że przejdę sobie i pójdę. No ale nie miałam wyboru, trzeba było czekać. Ja już mogłam przejść w śnieżyce, ale by mi się zniszczyły dość ubrania. Perfect. Dobra, perfekt. Dobra, to zgaś to. Widzicie, stoję w budynku, bo to jest gotowanie. Nie obniża mi tutaj. Może tą herbatę z zawołą. Trzeba wracać. Nie ma zbyt wielu cennych rzeczy dla nas. A wieczki są. Nie powinno być dobrze. Myślę, że przemkniemy. Tam pozbierałam, także możemy iść tylko dołem. O, spodziewałam się, że może króliczka dorwiemy, ale nie udało się. Będę przeciążona? Tak, niestety. Muszę zostawić.
Jak to drewno zostawiać? Wodę myślę zostawię. Wodę sobie zrobię. Chociaż nie wiem co te ubikacje to sobie wezmę. Pijemy. Trzeba się stąd zmywać. Uhu, jak szybko zeszło się z tych. Wiecie, co tam było? Teraz chyba tędy, co nie? Co było? Już jest troszkę ciemniej i już nic nie wiem. Dobra, szybko w dół. Dobra. Wszystko, nie? Nie ma czasu na jedzenie. Panie Wiczku! Dzień dobry! Uciekł? Najwiczku, proszę tam nie wydziwiać. Ja tu nie chcę się z wami bawić. Nie tak zimno. Może taką... tą... wiecie, z wilkami bez zachodu. Panie Wieczku, ja widzę, co pan kombinuje tutaj. Spodziewałam się, że tutaj wejdzie. Tam już nic nie ma. Jeszcze muszę jakieś grzyby, czy coś się zorwie. Ciało czasami leży, to nie? Patyki. Dobrze, dobrze, panie Wieczku. Chodźmy szybko, nie ma to. Najlepiej. Ciemno, wilki za mną. Nie wiem, czy ten króliczek był tylko jeden tutaj, ale... Chciałam, że tu grzyby są. Więc nie ma. Nie wiem, czy on mnie tam z góry jakoś chce zaatakować. Może tam na środku były jakieś krzywy. Gdzieś tu trzeba iść, tak? Czy się nie zabłądziłam? No chyba nie. Dobrze jest. Dobra. Bezpiecznie. Nawet, że mi się tutaj zmieściło, to czekaj, co to jest tu. Tak to tylko wzięłam, żeby było. Nie wiem, czy tam przeszły, czy nie. Nie powinny. Panie Wieczku, co pan tam kombinuje? Zabiorę te rzeczy teraz. Nie wiem, czy mogę zrobić coś z tego.
Matko, ile tego mamy? Szmatki, groty. Groty są ważne. A jak to się zmieściło? Ta kora to dość duża, z herbaty by było z tego jak nic. Nie wiem, czy to wszystko jest potrzebne, ale jesteśmy przeciążeni. Na pewno będzie też wilk. Wyjdziemy tutaj jeszcze. Jak ja wolno chodzę. Już jest ciepło, Atryt. Trzeba będzie przenocować. Matko, ale jestem przeciążona. Mogę tutaj najpierw zajrzeć. No widzę, widzę. A wiecznie. Gdzie ona poszła? Widzę, że coś tam jeszcze mamy do jedzenia. Jakieś chipsy były chyba. Może zapałki się tu znajdą. Ja nie mam pojęcia. Chyba do kanionu po te zapałki. Muszę będzie dotrwać. Chyba ja będę siedzieć w miejscu i czekać, aż się pojawi słońce. Chyba trzeba tak robić. Mam z tym trochę robić. Może lepsze niż nasze. O, na rybę. Bandaże to ja już tam mam, to może mi wystarczy. Antybiotyki wszędzie. A nic przydatnego. Skoro mamy jeszcze ogień, ja bym przeszła tylko, że... Nie, jestem strasznie przeciążona. Ostatnia pochodnia, o nie. Ja mam porzucić. Tylko bym raczej chciała mieć. Tutaj, żeby się znalazł jeszcze węgiel pewnie. Lepiej go obgonić. Szybko odbyć. Kamień nie ma żartów.
jeszcze kawałek i będziemy mogli opuścić to miejsce. Możemy jeszcze tam pobadać, ale będzie coś sensownego. A? Panie Wieczku, co pan wydziwiamy tutaj? Chce mnie atakować, że niby się przestraszył i moja wina, tak? O matko. Batonik. No nie możemy raczej. No dobrze, tu nic nie ma. Kawa jest. No kawy znalazłam. No bardzo biednie. Już jesteśmy przeciążeni. No mogłabym iść, ale trzeba zrobić ogień, pochodnie. To co mamy. I kolejną zapałkę poświęcić rano. Ja nie wiem, tu w ogóle żadnych zapałek nie ma. I co, wszystkie, jakie można było znaleźć, to były tylko w Wesołej Dolinie i na jeziorze? Nie wiem, czy w ogóle u mateczki coś znaleźliśmy. Nie ma nigdzie indziej? Ach, co ja mam tutaj smażyć w ogóle? Mąki nie ma, niczego nie ma. Także kiepsko mi to wyszło. Warsztatu nie ma. Może łoś chociaż jest. Jedna skóra. Jestem przeciążona. Dlaczego? Astrid, dlaczego jesteś przeciążona? Mamy tyle samo praktycznie. Niewiele mi tutaj przybyło. To już przybyło. Troszkę drewna. Katalizator. No nie wiem. Ach. Środek nocy. Krzesło mogę zabrać, myślę. Zostawmy wodę chociaż. A ty, ani mi nie mów. I tylko nic, tylko wyziadła. Nawet nie są lepsze. Nadaje do niczego. Ja nie wiem, to szafki. Muszę tu przeglądać. Dobra, to. Ja to sobie już tam zrobię. Żebyśmy mogli coś tutaj jakoś lepiej chodzić, bo to jest bardzo źle tutaj u nas. W tym wszystkim 3 godziny wody jest. Tak, ja tutaj sobie pośpię na godzinę i później trzeba będzie myśleć, jak się przeprawić teraz, czy jeszcze polować na łosia, bo powinnam chyba iść dalej.